my jedziemy do polskiej szkoły. U nas... Nie, we're not. U nas anomalia pogodowe, moi drodzy, bo jest 30 stopni, a jest za 10:05, 16:50. Zbliżamy się, o mogą, do stopa. Przejechaliśmy właśnie skrzyżowanie z czterema stopami z każdej strony. Nie działa zasada pierwszej ręki, tylko w zasadzie kto pierwszy się zatrzyma, ten pierwszy jedzie. My jesteśmy pod szkołą, a ja z wami pogadam za chwilkę. Kocham cię, pupu! Kocham cię. Kocham cię. No, zamknij. Synuś, zakładaj backpack. I idziemy. Idziemy w krótkich spodenkach do szkoły. Bo 30 stopni. Jakie piękne kwiatki na wejściu. Jakie piękne zachodzące słońce. A w tle z tyłu napina muzyka. Słucha jakiegoś ciężkiego utworu. Słuchajcie, ja sobie jeżdżę. Byłam w polskim sklepie. Odwiozłam Pawełka do polskiej szkoły. Zrobiłam zakupy w polskim sklepie. Przewalają mi się lemoniady. Muszę je uporządkować. Oh, actually here. Okej. Okay. I moi drodzy, przyjechałam sobie umyć samochód. Arrived. Oh my gosh, car wash jest zamknięty. No, zamknięty jest car wash. Patrzcie, widzicie? A ja przyjechałam ze specjalnie umyć samochód. No dobra, trudno. Jutro to zrobię. A w tym... Tymczasem idziemy do Marshalls. To jest taka sieć partnerska razem z TJ Maxxem i tu często mają torebki, buty, ciuchy, także wchodzimy. Tomiego, klapki 30, takie skóro podobne. Zobaczymy, co jest teraz w modzie. O, czekajcie, ale ja muszę iść wpierw swój numer znaleźć. O, tu mają miszmasz z każdej parafii. Calvin Klein. O nie, to jest Michael. $40. No, Michael jest zawsze dużo droższy. Dobra, ale szóstka to będzie za małe. Ja muszę iść w siódemeczki, proszę Państwa. I przeglądamy sobie siódmeczki. Coś takiego. Nigdy nie miałam takich. Znaczy miałam raz takie papegi. Niedrogie, dwie dychy. Nie są firmowe, ale fajne, takie sportowe. Mi się podobają. Ale nie wiem właśnie. Nie wiem. Takie coś mi się też podoba. Widziałam to w zeszłym roku, ale ten jest za mały numer. To jest szósteczka, to jest 37. Takie jeszcze malutkie wygląda. A tu wam pokażę. O, patrzcie. To 7,5, ale wypada małe, więc 8 bym chyba musiała mieć. Tomiego, ale nie jestem przekonana, czy w ogóle chcę Tomiego tu. Szczerze powiedziawszy. Torebki. Patrzymy, czy coś się upoluje fajnego. On tu ma Michaela Korsa, ale taki plecaczek. 129. Wcale nic nie tańsze, jakbym w oryginalnym sklepie dostała. Naprawdę, bo ja wiem, jakie są ceny. Jak się ma kupon, no bo to 129. Mój jest zupełnie inny, wiecie, taki podwójny, ten czarny. Tu coach, coach jest też drogi. Fajna jest coacha. To jest fajna, to jest ładna.
No, ale, że tak powiem, dupki nie urywa ta 129. Z taką wypadnę. A, to bym musiała na lepsze balety taką. Proszę Państwa, idę sobie, tak. Czekajcie tutaj, jakie są. Przeglądam i zaś nic i tak nie kupię. Taka jestem małpa, słuchajcie. O, a patrzcie, tu wam chciałam pokazać. Jakie fajne kenefko. Firmówka dla pieska. Taka porządna, a trzy dychy tylko. Fajnie. Jeszcze poduszeczkę ma pod spodem. Widzę, że kurs w cenie. Nawet w takim TJ Maxie. Nie wiem, może też w sumie z pandemii wszystko może się podrożał. Szczerze powiedziawszy, w tym w kursie będę w przyszłym tygodniu, bo muszę pierścionek wziąć do tego. No to zobaczcie, taka zwykła saszetka 50. No za saszetkę nie dałabym. Już bym wolała dołożyć stówkę, żeby mieć torebkę porządną, albo taki plecaczek właśnie jak mam. Czekajcie, co tu jest. Dobra, obejrzymy jeszcze. O. Jest taka większa saszetka Calvina Kleina, ale kto aż takie wielkie saszety nosi? Ta 20. Ta tania. Babę, u nas jest też ta firma popularna. Teraz tak mniej, ale... I u nas jest coach. I nie wiem, właśnie mówiłam to chyba Patrycji, mojej koleżance. Mówiła mi kiedyś, że u nas jest coach bardzo na czasie. One są czasami nawet droższe. One są na poziomie Michaela Korsa, torebek. Jest napisane coach, zaraz wam pokażę. Chyba już wam pokazywałam jedną, jak tu przechodziłam. Poczekajcie, tylko z oczy jakąś. Oni mają takie logo, poczekaj. 169, to będzie coacha. Tak, ale tego logo tu nie widać tak mocno. O, tutaj jest to logo. To jest u nas bardzo drogie są torebki coacha. Jak już nie chcę widzieć, ile jest w coachu, jak już w TJ Maxie jest 169 plus podatek. Słuchajcie, zawiesiłam oko na strojach kąpielowych. Powiem wam, że no nie wiem, wydawało mi się duże, ale jest napisane, że XS-ka. I po tym tutaj widzę, że jest małe. No w to chociażbym się, słuchajcie, wiecie co, to się nie wcisnę. A przykuło moją uwagę, bo mówię, taki fajny marynarski, a zobaczyłam, mówię, o, nawet Michael Kors. Także fajny ten strój kąpielowy, bo taki niby dwuczęściowy, a fajnie by brzuch zakrywał, ale ja muszę mieć większy ten strój. O, w TJ Maxach i Marshallach też lubią mieć meble. Więc przejdę się, zobaczę, ale bardziej takie krzesła, stołki. Może akurat coś do living roomu znajdę. Może akurat coś, nigdy nie wiadomo. No i prawdziwe wygląda to sztuczne kwiaty. W Marshallu właśnie można dostać takie inne rzeczy niż normalnie. Zobaczcie, żebym wiedziała, że to są takie wymyślne kolczyki. Na przykład, albo coś takiego, słuchajcie, za 10 dolarów. Ale jaja, a te jakie fajne, słuchajcie, i te tylko dyszka. Wiadomo, że to trzeba do czegoś, co tak się pasuje, nie? Ale tutaj z Disneya gdzieś mi się mignęło. O, z Disney. Fajne. Albo... Oh, you can go ahead. Albo... Te tutaj. Albo tutaj. Ja na te się czaiłam, ale nie widzę, skąd to ktoś wziął. Nie widzę, bym musiała przeszukać. Ale mega, fajne. Fajne naprawdę rzeczy. Takie można znaleźć drobne, ale fajne rzeczy. Takie inne. O,
a tu bransoletki są. O, takie na szczęścia. Patrzcie, jakie ładne kolczyki. Takie wymyślne, a ja z Walmartu wymyślam, albo żeby moja siostra mi przysłała. Ale ja nie wiedziałam, że tu takie coś jest. O, Lucky Brand jest zawsze. Się dziwię, że tylko 13 dolarów. Oczywiście są puste w środku i to jest takie... To nie jest prawdziwe złoto, ale Lucky Brand, wszystkie ciuchy są drogie. No, bardzo fajne. Rachel Zoe. O, takie kiedyś, takich dużych, takich grubszych szukałam, ale nie za dużych. Z Meksyku, no piękne. Piękne rzeczy, powiem wam szczerze. Tu jeszcze można kawę, inne rzeczy dokupić. Bardzo fajnie. Ochłodziło się. Jest akurat 7:05, więc lecę biegusiem po Pawełka. On tak 7:15 wychodzi, bo nie chodzi na religię, tylko dlatego, że na religię pójdzie amerykańską. On pójdzie do komunii, tak jak chłopaki. Ja nie będę go męczyła, bo to w tym momencie dzieci, niezależnie jak dzieci mówią, to jest męczenie. Dla mnie uważam dzieci polonijnych, które muszą w takim samym stopniu ilość regułek na komunię się nauczyć na pamięć po polsku, jak one ledwo co niektóre to mówią po polsku. Także on pójdzie na komunię i religia się zaczyna od tego roku i pójdzie do amerykańskiej religii, także nie ma religii. Nas się wprawdzie troszeczkę ochłodziło, ale to jest minimalne ochłodzenie, bo jest może z 30, jest teraz 19:15, jest prawdopodobnie koło, nie wiem, 22. In 1 mile, turn left onto... Ale Paweł ładnie śpiewa i przestał. Słuchajcie, ale poznałam miłą kobietkę, z wnuczkiem była, która ma 5 lat, następny ma 6 lat i 10 też. Jej córka ma 3 chłopców, ma 40 lat. Taka miła babka mówiła, że powinnam się poznać z jej córką i z jej mężem i czy pijemy wino, bo oni mają chyba winiarnię, coś takiego. No i byłyśmy tylko w sumie tam w tym McDonaldzie, bo zajechałam z polskiej szkoły do McDonalda, bo on jest tylko otwarty do 8:00. Więc Pawełek zjadł ten McChicken. Pawełek, musisz zamknąć to okno, bo to jest za dużo. Pawełek zjadł ten McChicken sandwich i w zasadzie był ten jeden chłopczyk, który, z którym on się tylko bawił. No i praktycznie jest teraz za 5:08. 19:55, no i tam już zamykają akurat ten play place, więc ta pani była naprawdę bardzo fajna, bardzo miła, a ja jej powiedziałam, że my tutaj raczej jesteśmy w każdy czwartek, sorry, że pewno przeszkadza, ale takie fajne powietrze, pomimo że już zaczęło się robić zmierzch, jest nadal 23 stopnie, jest naprawdę bardzo fajnie. Sałateczka z chilis. A tutaj chciałam wam jeszcze pokazać Pawełka. Uczył się swojego imiona. Imienia jeszcze raz napisać, bo on odwrotnie pisze czasami, więc mu James ponumerował. A tu powiedział, że on robi zadanie domowe. To mi wygląda, słuchajcie, na matematykę. Na matematykę, ale głowy se nie dam urwać. No. Także jak pan profesor tutaj. Dzień dobry, piątek, piątunio, prace ogrodowe trwają. A właśnie się zastanawiałam w neighborhoodzie, kiedy będą nowe kwiatki sadzić, a już sadzą. Tam panowie
zabierają się za roboty, żeby było pięknie w neighborhoodzie. Tu jedziemy z Pawełkiem do przedszkola w piątek rano. Podziwiam przyrodę i tak patrzę, że te duże drzewa, wy stąd jak ja jadę nie będziecie tego widzieć, ale przypatrywałam się na naszym osiedlu, jak spacerowałam wczoraj, że te drzewa i teraz tutaj przy drodze też one mają pąkówki, więc lada dzień zaczną się rozwijać i będzie zielono, dosłownie w parę dni. Jadąc z powrotem, chciałam nagrać Wam ten dom, zobaczyć, czy jeszcze jest na sprzedaż. Ten, o którym mówiłam jakiś czas temu, będzie on tutaj zaraz po prawej stronie za 1,3 miliona. Nadal stoi, wystawiony jest znak, czyli nikt go nie kupił. Jestem ciekawa, czy obniżyli cenę. Muszę sprawdzić. Grande Pike, please. Grande Pike, anything else? Well, let me think, hold on. Coffee, anything else? That's it. 602, thank you. Tu zahaczyłam o Starbucks. Bardzo chcieliśmy kawy, nie było kawy w domu. Trudno uwierzyć, ale w Walmartcie robiłam zakupy około 2 tygodnie temu na pick-up, także muszę zrobić nową listę. Proszę Państwa, a tutaj wjeżdża bekonik, już robię na jutro. Tłuszczyk zachowałam już z jednego rzutu, będę miała do smażenia, tak więc pyszność, będzie do jajeczek. James pojechał, nie za dobrze widać. James pojechał z chłopakami, nie za dobrze widać, tu robi właśnie, bo już jest ciemno, jest 20:30. Pojechał z chłopakami zakupić 40. Słuchajcie, samej mnie nie widać. Zakupić 40 worków mulchu i do tego 40 worków mulchu, chyba za to zapłacił $80. Musieli jechać na 2 samochody. On z dzieciakami. No, to by się raczej nie zmieściło. Wybrać z kalendarza. Więc pojechał. Przyjechali teraz. Godzinę ich nie było. No i on zawsze jak kładzie ten mulch, tą korę, to powiem Wam, że on tak porządnie od razu robi tym edgerem, tak ładnie definiuje te wszystkie grządki, a Paweł jaki rozmowny, słuchajcie. Więc on to zaraz tak definiuje, wszystko poukłada, pousypuje. Więc 40 to myślę, że jest dużo, bo powiem Wam, że myśmy nigdy więcej niż 30 nie kładli. No ale no. W każdym razie na tym będziemy kończyć tego vloga. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Ja już gotowa do spania. Chociaż dopiero jest 8:30, ale już tak lubię wskoczyć w piżamkę. No i do zobaczenia następnym razem. Bye!